Dzisiaj odbywają się siódmy ogólnopolski turniej judo z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Impreza dość wyjątkowa z racji samej imprezy sportowej. Druga sprawa, jest to impreza organizowana z okazji stulecia, także mamy dość podniosłą chwilę. Tak, dzisiaj podczas imprezy odbywa się zbiórka krwi. Krew oddajemy dla Mikołaja Domagała, który ma niestety nowotwór złośliwy i konieczne jest przetoczenie krwi. Dlatego też zorganizowaliśmy to. Wiemy, że dużo zawodników, dużo rodziców, uczestników jest podczas takiej imprezy. Dlatego jest to wspaniała okazja, żeby stworzyć warunki ku temu, żeby oddać tą krew i pomóc Mikołajowi. W ubiegłe 2 lata mieliśmy około 420 zawodników. Na ten czas nie jestem w stanie powiedzieć, impreza jest w trakcie, nie jestem w stanie powiedzieć, ile zawodników jest, ale jest to też podobna liczba, czyli około 400 zawodników, plus licznie zebrana publiczność na widowni. I widać, że udaje się zaszczepić tą pasję od małego dobrze. Widać to po frekwencji, widać też to po ilości uczestników na imprezach sportowych. Myślę, że wiadomo, że już nie pierwszy raz Rafał Kubacki, mistrz świata dwukrotny, nas odwiedza. A dzisiaj przypadło tak, że jest gościem specjalnym. To on dzisiaj wręcza medale, kiedyś wręczano mu, dzisiaj to on wręcza medale najmłodszym. Myślę, że to dla najmłodszych jest to świetna sprawa, by otrzymywać medale od kogoś, kto przeszedł tak długą drogę i został tak utytułowanym zawodnikiem. Pan Rafał Kubacki współpracuje z nami, także jest to ta współpraca stała. Nie tak dawno współpracowaliśmy także z mistrzem Ryszardem Zieniawa. Teraz także współpracujemy z kolejnym mistrzem, czyli z panem Rafałem Kubackim, który jest z nami podczas obozów sportowych, ale także podczas szkoleń, konferencji, czy tak jak dzisiaj podczas turnieju judo. Mamy 4 kategorie wiekowe. Najstarsza kategoria młodzików, kategoria dzieci młodszych i dzieci najmłodsze. Dzieci najmłodsze w zasadzie jest to zabawa, natomiast chcemy stworzyć warunki też tym najmłodszym, żeby miały okazję sprawdzić się, powalczyć. Walka jest bezpieczna, bo dla najmłodszych walka odbywa się w parterze, także nie ma narażenia na kontuzję, a dziecko ma okazję powalczyć, zapoznać się z nowymi osobami, poznać kogoś, ale także sprawdzić się i sprawdzić te swoje umiejętności nabyte podczas zajęć w klubie. Trzeba przyjść, zobaczyć, spróbować, jak to wygląda. Nie jedna osoba przyszła, zobaczyła i jest już z nami dzisiaj kilka lat. Zapraszam serdecznie na zajęcia judo w Tuliszkowie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Jestem prezesem Fundacji Judo Sport Walki z Rakiem. Przyjechałem tutaj organizując zbiórkę krwi dla Mikołaja Domagały, który jest chory na nowotwór i potrzebuje toczeń krwi, więc zadanie Fundacji jest zbieranie właśnie krwi podczas turniejów judo w całej Polsce. Średnio na turnieju zbieramy około 20 litrów krwi. To jest całkiem sporo dla jednego dziecka, jeżeli chodzi o leczenie chemioterapią. Można się z nami skontaktować przez stronę internetową judosportwalkizrakiem.pl. Każdy judoka może dołączyć do tej akcji, każdy organizator turnieju, jeżeli tylko Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ma wolny autokar, wolny personel, to podczas takiego turnieju możemy zorganizować akcję. Przyjechaliśmy w tym roku pierwszy raz, ale myślę, że będziemy odnawiali co roku tą akcję. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.